Telekomunikacja w nieruchomościach. Jakie wyzwania czekają branżę w najbliższej przyszłości? Co się zmieni? Agnieszka Sławomirska, to jest Galaktyka Nieruchomości. A naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Pawłowski, dyrektor zarządzający Starnet Telekom. Cześć Agnieszka, dzień dobry Państwu. Cześć Przemek. Co się zmieni w telekomunikacji w nieruchomościach w najbliższej przyszłości? Jakie wyzwania? Wyzwań w zakresie telekomunikacji jest co najmniej kilka. Czy są to nowe wyzwania? Przede wszystkim są to wyzwania, które ewoluują i nabierają nowego znaczenia. To znaczy? Myślę, że skupiłbym się na kilku aspektach. Przede wszystkim mega ustawa, zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną, a w zasadzie zarządzanie całym procesem organizacji usług telekomunikacyjnych w budynku, jak również wzmocnienie sieci GSM, co zawsze było bardzo istotne i wymagające. Natomiast w związku z wejściem 5G będzie bardzo dużym wyzwaniem dla branży nieruchomości. To zacznijmy od mega ustawy w takim razie. Czym w ogóle jest ten akt prawny? Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, czyli właśnie tak zwana mega ustawa, jest aktem prawnym regulującym zasady dostępu operatorów telekomunikacyjnych do budynku. Jest ona bardzo istotna z punktu widzenia właścicieli i zarządców, ponieważ to na nich nakłada szereg obowiązków, których wypełnienie jest bardzo istotne względem przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Skądinąd my wiemy, tak, ale widzowie niekoniecznie, że mega ustawa nakłada obowiązki, których niedochowanie wiąże się z obwarowane karami. Tak jest. Zgadza się. Jakie to są kary i za co? Są to kary do 3% przychodu za cały rok poprzedzający spółki oraz kary do 300% wynagrodzenia kadry zarządzającej. Te kary dotyczą m.in. obowiązku informacyjnego, ponieważ musimy zdawać sobie z tego sprawę, że na wniosek operatora właściciel lub zarządca musi odpowiedzieć na szereg pytań wynikających właśnie z tej ustawy. To oczywiście też nie wszystko, bo do obowiązków właściciela i zarządcy należy także negocjacja umowy o dostęp i zawarcie tej umowy również w odpowiednim terminie. Czyli jeżeli dostajemy pismo od operatora, to szybko musimy się orientować i odpowiadać, krótko mówiąc, zgodnie z mega ustawą. No ale jest jeszcze ta umowa. Czy mógłbyś słowo o tej umowie dostępowej powiedzieć? O co tutaj chodzi? Tak, każdy operator ma prawo tak naprawdę żądać dostępu do budynku. Oczywiście właściciel chce odpowiednio zabezpieczyć umowę, w związku z tym powinien zawrzeć w takiej umowie wszystkie niezbędne aspekty, których chce wymagać od operatora telekomunikacyjnego. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że nie zawarcie tej umowy w odpowiednim terminie może wiązać się z postępowaniem administracyjnym przed prezesem komunikacji elektronicznej. Może zostać wydana decyzja administracyjna, która zastąpi tą umowę. A taka decyzja może być też wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Czyli to ma też duże znaczenie przy sprzedaży nieruchomości, prawda? Bo jeżeli kupujemy nieruchomość, to powinniśmy zweryfikować, czy w zakresie telekomunikacji też wszystko jest uporządkowane. Dokładnie tak. Jest też następstwo prawne, czyli jeżeli poprzedni zarządca bądź właściciel dostanie takie pismo, również nowy zarządca musi na nie odpowiedzieć, więc są to bardzo istotne aspekty. Dużo jest tych rzeczy w mega ustawie dotyczących właścicieli nieruchomości. Tutaj najważniejsze wymieniamy krótko i chciałabym omówić też z Tobą to zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną w obiektach, w budynkach. Na czym ono polega? Pod pojęciem tak naprawdę zarządzania infrastrukturą mieści się cała organizacja usług telekomunikacyjnych, czyli stworzenie takich standardów i procedur, aby pogodzić oczekiwania najemców z wymaganiami właściciela i możliwościami ich realizacji przez operatorów telekomunikacyjnych. Jakiś przykład? Może to troszeczkę brzmi enigmatycznie, ja postaram się to rozwinąć. Przede wszystkim postawiłbym na to, aby w budynku stworzyć jednolitą infrastrukturę telekomunikacyjną, możliwą do wykorzystania przez wszystkich operatorów telekomunikacyjnych. Oczywiście ta infrastruktura musi być stale utrzymywana w sprawności, a każda zmiana w zasobach tej infrastruktury powinna mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji.
To jest bardzo istotne, ponieważ gdy dopuszczamy możliwość budowy wielu instalacji, po pewnym czasie tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dojść do tego, które okablowanie jest aktywne, a które już nie jest aktywne, ponieważ w trakcie funkcjonowania obiektu dzieje się na nim pod kątem telekomunikacyjnym bardzo dużo. Najemcy zmieniają operatorów telekomunikacyjnych kilkukrotnie w trakcie trwania umowy najmu, a operator nie deinstaluje już raz ułożonego okablowania. Ponieważ tak naprawdę koszt ułożenia deinstalacji okablowania jest równy jego kosztowi ułożenia. A jakie są zagrożenia dla właścicieli nieruchomości w takim przypadku, kiedy właśnie jest dużo tego okablowania niezweryfikowanego? Jakie główne byś wymienił problemy? Przede wszystkim to, z czym się borykamy, to jest nadmiar tego okablowania. To, że tak naprawdę nie wiemy, które kable są aktywne, a które są nieaktywne. Jest też różny standard ułożenia. Jeżeli dopuszczamy możliwość budowy wielu instalacji, to mamy też kilkadziesiąt różnych projektów technicznych. Natomiast, żeby skutecznie zarządzać infrastrukturą telekomunikacyjną, powinniśmy mieć też jednolitą dokumentację, żeby na jednym projekcie móc zobaczyć cały przekrój instalacji wraz z wykazem zasobów tej infrastruktury, które są wolne, które już nie są wolne. To też pomoże nam sprawnie odpowiadać na pytania wynikające z mega ustawy. Czyli można zarządzać zewnętrznie, tak jak wy to robicie, całym procesem od wejścia operatora, czy nawet przed wejściem operatora do nieruchomości, potem to, co robi, jak kładzie kable, jak dostarcza sygnał. No właśnie, jak dostarcza sygnał? To będzie moje kolejne pytanie. Zgadza się. Tak naprawdę wyzwań w ogóle w tym zakresie jest bardzo dużo. Musimy wziąć pod uwagę, że zmiana przepisów prawnych, jak również wejście nowych technologii cyfrowych powoduje to, że my powinniśmy dbać o naszą nieruchomość i dbać o ten standard telekomunikacyjny. Widzimy, że to się rozwija w tym kierunku. Widzimy to chociażby po zainteresowaniu certyfikacją WireScore. A w skrócie, gdybyś mógł powiedzieć, na czym polega ta certyfikacja i dlaczego jest ważna dla nieruchomości? WireScore ocenia, czy i w jakim stopniu budynek jest przygotowany do zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych. Ocenia stan infrastruktury, czy spełnia ona wymagania tak naprawdę najemców, coraz to wyższe wymagania. W trakcie certyfikacji oceniana jest dostępność infrastruktury i jej zabezpieczenia, ale oceniany jest także sposób realizacji usług, czyli to, czy możemy na przykład najemcom zapewnić redundancję połączeń telekomunikacyjnych. A czym jest redundancja połączeń? Redundancja połączeń jest niczym innym jak zapewnienie najemcom dwóch niezależnych łączy telekomunikacyjnych z dwóch geograficznie różnych źródeł. Czyli gdyby jedno się wysypało, mówiąc kolokwialnie, to jest drugie w razie czego. Dokładnie tak. Przemek, ważne jest, żeby sygnał był w budynku. My to tak nazywamy, czyli żeby najemcy, po prostu użytkownicy mogli korzystać z telefonów komórkowych. Do tego to się sprowadza. Na czym to polega w praktyce? Jak ten sygnał jest dostarczany i co nas czeka w przyszłości? Zgadza się. Tutaj akurat przyszłość jest bardzo ciekawa, ponieważ w tym roku wprowadzane jest do Polski 5G, co jest zupełnie nową jakością usług telekomunikacyjnych. Zanim jednak do tego przejdę, może wyjaśnię, bo nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że konstrukcje nowoczesnych biurowców działają trochę jak klatka Faradaya, czyli blokują ten sygnał docierający z zewnątrz. Właśnie dlatego wymagane jest wzmocnienie tego sygnału wewnątrz budynku. Budynku, tak. Sygnał 5G w paśmie 3-6 GHz, czyli to, co tak naprawdę, z czym przyjdzie nam się mierzyć teraz, powoduje, że ta fala tego sygnału jest krótka. Ten sygnał ma dziesięciokrotnie mniejszą przenikalność, więc jeszcze bardziej będzie wymagał wzmocnienia sygnału wewnątrz budynku. Z jakimi problemami teraz przyjdzie nam się mierzyć? Przede wszystkim budynki, które już mają wzmocnienie sygnału GSM, będą musiały zmodernizować swoje instalacje właśnie po to, żeby móc zainstalować ten sygnał 5G w budynku. Dodatkowo operatorzy GSM-owi również będą musieli modernizować swoje urządzenia, które tam mają. My natomiast, wychodząc trochę tym oczekiwaniom naprzeciw, wspólnie z firmą Vector Solutions, która jest naszym partnerem technologicznym, jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy takie pilotażowe wzmocnienie sygnału 5G w budynku komercyjnym w tak zwanym modelu Neutral Hosting Building. Oczywiście
To może brzmi troszeczkę enigmatycznie, ale to jest model bardzo dobrze znany już na Zachodzie. Czyli transportujecie go do Polski, krótko mówiąc. Przemek, musimy już kończyć. Niestety mam nadzieję, że nasi widzowie będą czekali na więcej, a będzie więcej wiadomości od Was na pewno. Na pewno, w tak. zakresie technologii 5G i dostarczania sygnału do budynku. Przygotowujecie na to nieruchomości, rozumiem? Oczywiście, że tak. Naszym gościem był dzisiaj Przemysław Pawłowski, dyrektor zarządzający Starnet Telekom. Dziękuję bardzo. Już teraz zapraszam na kolejną Galaktykę Nieruchomości w przyszły czwartek o 14:30. Bądźcie z nami koniecznie.